Jak się pani miewa? Co się stało? Kurczaki nam uciekły. Moja kwoka okropnie się martwi. Muszę je znaleźć, nim zrobi się ciemno. Tak, robi się późno na karmienie kaczek. Ja pani pomogę, a ty idź je karmić sam, zgoda? Ale trzymaj się blisko zagrody. Nie chcę, żebyś mi zniknął jak kurczaki. Coś wspaniałego. Jeszcze nigdy kaczki nie pływały w stadzie dookoła George'a. Ale jeśli kaczki pływały dookoła George'a, to znaczyło, że George oddalił się od brzegu. Z kaczkami. George niemal czuł się kaczką. Dwa drzewa. Znaleźli kolejny punkt orientacyjny. A dalej była łódka. Znów się udało. Wystarczyło iść wzdłuż rzeki, żeby trafić do silosu, za którym zachodziło słońce. Ale George pomyślał, że ta wędrówka brzegiem rzeki zajmie dużo czasu. Lepiej będzie iść na skróty w stronę słońca. I problem z głowy. Byłoby szybciej, gdyby wiedzieli, dokąd idą. Należało iść w stronę słońca. Ale jak tu je znaleźć? Wreszcie się udało. Kurczaki rozpoznały małpiego przyjaciela. Po ciemku nigdy nie znajdziemy kurczaków. George! Miałeś trzymać się zagrody dla kaczek. Och, znalazłeś kurczęta. Jesteś prawdziwym bohaterem. George, jak to zrobiłeś? Nie ma to jak wrócić do miasta po długim i męczącym dniu spędzonym na wsi. Widziałeś tę tratwę nad rzeką? To Bill ją zrobił. Za tydzień wybierzemy się na relaksującą wycieczkę. Nie cieszysz się?